Lord of the Rings, żarty z widzów. W tym odcinku pokażę Wam, jak ja nauczyłem się jeździć na tylnym kole do tyłu. Dobrze uczyć się tej sztuczki na lekkim skosie, ale nie za ostrym, no i niezbyt płaskim, bo jak będzie za ostro, no to będziecie bardzo szybko przyspieszali i opór na korby będziecie musieli stawiać bardzo duży, a jak jest znowu płasko, no to w zasadzie wytracacie prędkość bardzo szybko i trudno się nauczyć tych płynnych ruchów korbami do tyłu. Wystartować możecie na dwa sposoby, albo odbijając się przednim kołem od jakiejś przeszkody, albo korzystając z przedniego hamulca. Ale z moich obserwacji wynika, że chyba łatwiej odbijać się w ogóle bez hamulca, od na przykład krawężnika, od murka, nieważne. Bo kiedy robimy to na hamulcu, to zatrzymując się na przednim kole i opadając, to tu musimy zacząć bardzo płynnie jechać. A kiedy nie zgramy puszczenia hamulca przedniego, to jest takie szarpnięcie, które wybija nas z rytmu. Więc ja polecam bez używania hebla odbijać się od ściany. Największy problem będzie Wam sprawiało płynne kręcenie korbami do tyłu. Bo cały myk w tym triku polega na tym, żeby kręcić w taki sposób, żeby stawiać jak najmniejszy opór korbami. No i przy okazji robić to na tyle płynnie, żeby nie było takich szarpnięć, które od razu wybiją Was z rytmu i zablokują koło, przez co nie będziecie już jechali. Starajcie się też w ogóle nie dotykać tylnego hamulca, bo kiedy go naciśniecie, to natychmiast wyskakujecie do tyłu. Kolejny temat to bezpieczeństwo, czyli spróbujcie na początku kilka razy sobie wyskoczyć z korb, tak żebyście się oswoili z tym, że kiedy wypadacie do tyłu, to macie umiejętność zeskoczenia, więc możecie sobie zrobić to po prostu w ten sposób. Ważne jest w tej sztuczce, żeby wyprostować ręce, może nie na maksa, ale być wyprostowanym po to, żeby ciężar ciała odchylić do tyłu, no i mieć ten balans na środku, tak jakbyście jechali na normalnym manual do przodu, no ale z tą różnicą, że jedziecie do tyłu. I tak rozmawiamy sobie tutaj z operatorem Jankiem, czy ta sztuczka bardziej przypomina wheelie do tyłu, czy manuala. I na początku jak się uczymy, to może rzeczywiście wyglądać to jak wheelie, bo jednak ten opór na korbie będziemy stawiali dosyć mocno i w ten sposób balansowali. Ale im dłużej będziecie ćwiczyli, im lepiej będziecie ten balans czuli, tym tego korbienia będzie coraz mniej, wręcz zaczniecie troszeczkę szybciej kręcić niż rower chce stawiać Wam opór i wtedy moim zdaniem zaczyna to przypominać bardziej manuala niż wheelie do tyłu, jakkolwiek to brzmi. Żeby w ogóle zacząć jechać płynnie do tyłu, to możecie mieć dużo problemu z tym, żeby to koło podnieść na odpowiednią wysokość, więc nie bójcie się na początku zdecydowanym ruchem podnieść to koło nawet wyżej niż Wam się wydaje, żeby mieć właśnie tendencję do zeskoczenia na nogi. Bo jak będziecie próbowali to zrobić z kołem bardzo nisko, no to ogromny opór idzie na nogi, na korby, no i będzie trudniej. Najważniejsza rzecz w tym triku to jest płynne pedałowanie. Więc nauczcie się, nawet jadąc do przodu, płynnie kręcić korbami do tyłu, bo jak nie będziecie tego potrafili, tylko te ruchy będą szarpane, no to będziecie tracili rytm, a nogi, myślę, jeden obrót zrobił na spokojnie, ale kiedy się już pojawia drugi obrót pełny, no to ja przynajmniej miałem z tym ogromny problem, bo było szarpnięcie. W przeskoczeniu pełnego obrotu po prostu pojawił się taki niekontrolowany ruch, który wszystko psuł, więc ja poćwiczyłem sobie na początku w ten sposób. Żeby na lekko upiętych nogach płynnie pedałować, żeby te ruchy nie były takie. I kolejna rzecz, która mi bardzo pomogła, to żebyście próbowali robić zdecydowane ruchy i kręcenia kierownicą, i wysuwania kolan na lewo, na prawo, bo tylko wtedy poczujecie, co te ruchy robią. Ja nawet nie potrafię tego wytłumaczyć słowami, jak skręcać, jak balansować, bo no to musicie wyczuć sami, a wyczujecie tylko wtedy, jak zrobicie, nie wiem, 100, 200, 300, 500 prób i naprawdę złapiecie, o co w tym triku chodzi. I
tutaj już był taki właśnie moment, gdzie jechałem już praktycznie manualem, kręciłem szybciej, wolnobieg sobie pięknie cykał, no ale przesadziłem i odpadłem. Jak będziecie sobie szukali miejsca, to szukajcie takiego miejsca, które nie ma jakichś przerw, jakichś, nie wiem, krawężników, łączenia płyt, wystających płyt chodnikowych albo jakiś fałd, bo na początku, kiedy nie czujecie, o co chodzi, to każda nierówność, każda przerwa będzie wam przeszkadzała i wybijała was z rytmu. I chyba jedyna rzecz, którą wam mogę doradzić od siebie, to katować tą sztuczkę naprawdę w opór przez, nie wiem, przez tydzień czasu, bo ja miałem tak, że potrafiłem przejechać na początku mniej więcej jeden obrót, 2-3 metry, ale przyszedł taki dzień, gdzie zacząłem sobie wyznaczać jakieś odcinki, które chciałem przejechać, coraz dłuższe i próbowałem, to nie wiem, po 2-3 dniach takiego ostrego katowania tego triku coś mi się przestawiło w głowie i po prostu załapałem, o co chodzi, i okazało się, że już jadę nie jeden obrót, poczułem, o co chodzi z płynnością, pojawiły się 4, 5, 6 obrotów korbami, no i sztuczka jest tak fajna, że przydaje się w takich liniach jak na przykład ta. Jak wy to będziecie łączyli, to już jest wasz temat. Ja zachęcam was do ostrych treningów, do subskrypcji tego kanału. Dajcie łapę, jeżeli wam się film podobał, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!